Kochani, czwarta niedziela Wielkiego Postu, niedziela Letare. Dzisiaj rozpoczęliśmy liturgię antyfoną Letare Jeruzalem, raduj się Jerozolimo. Czas Wielkiego Postu jest czasem, w którym myślimy o męce Chrystusa, myślimy o tym, że On zbawił nas na krzyżu, ale także jest tym czasem, który powinien być przepełniony radością, bo to jest radość, która wypływa właśnie z tego, że Chrystus nas nie zostawia, że Chrystus w doświadczeniu naszego grzechu chce nas zbawić. Ten Wielki Post tegoroczny jest bardzo szczególny i myślę, że wiele osób to podkreśli, że jeszcze w życiu nie przeżyli takiego Wielkiego Postu. Postu, w którym wiele rzeczy przewartościowujemy. Na wiele rzeczy dziś nie zwracamy uwagi, a znowu zauważamy rzeczy, których może wcześniej nie zauważaliśmy. Że może właśnie w tym czasie Wielkiego Postu przestały być dla nas ważne takie rzeczy jak kariera, to, że drugi człowiek nas w jakiś sposób zauważa, że zauważa to, co robimy, nasze talenty i tak dalej. Że może przestało być ważne to, ile mamy w kieszeni, a zaczęły być ważne rzeczy związane właśnie z bliskością Pana Boga i z bliskością wobec drugiego człowieka. I myślę, że to jest piękny czas. Pomimo tego czasu lęku, który wynika z obawy przed zachorowaniem, czy swoim, czy swoich bliskich, być może także obawa przed śmiercią, ale jest to czas, który Pan Bóg nam daje i w którym mówi do nas Letare Jeruzalem, raduj się Jerozolimo i miej ufność, bo jestem Twoim pasterzem, który chce Twojego dobra i Cię nie zostawię. I to mówi nam Jezus i każe być nam radosnym, prawdziwie radosnym i każe nam się tą radością dzielić. Nie jest przypadkiem, że założyłem właśnie taką bluzę, ponieważ jest to bluza Caritas. Caritas, pewnie wiele osób z Was wie, że Caritas jest instytucją charytatywną, która bardzo mocno pomaga w tym czasie epidemii koronawirusa na terenie całej Polski. Myślę, że chciałbym Ciebie zachęcić do tego, abyś włączył się w działanie Caritas, w działanie wobec drugiego człowieka, aby ten drugi człowiek miał w sobie jak najmniej lęku, jak najwięcej ufności wobec Pana Boga. Ty możesz to zrobić wobec drugiego człowieka, właśnie pokazując mu to dobro i piękno, które idzie w duchu wiary. I możesz wiele także drugiemu człowiekowi pomóc, chociażby robiąc sąsiadowi, starszemu sąsiadowi zakupy, pomagając także w zbiórkach żywności czy pomocy wobec osób będących w kwarantannie, no i oczywiście tych, którzy są na pierwszej linii frontu, a więc w służbie zdrowia. Życzę Tobie tej otwartości serca i tego Letare Jeruzalem, czyli z jednej strony radości, a z drugiej strony tego przepełnienia, że Chrystus nie zostawi nas. Proszę Was, włączajcie się w dzieła, również dzieła Caritas na terenie całej Polski, w swoich miastach. To jest jasny znak, aby przekazać miłość drugiemu człowiekowi.